trzech uczestników. Jacob, Smarty, Kepcio zmierzy się w bitwie na zestawy o 1000 zł i sprzęt dla widzów. Każdy z nich wylosuje budżet, który będzie mógł przeznaczyć na swoje stanowisko. 4, dokładnie tak. 4000 zł, poczuł się moje kochany, miałem na ten oto calutki sprzęcik. Dostałem właśnie wielką paczuchę, a w paczuszce oczywiście laptop potężny. Więc otwieramy to arcydzieło. Jacob, jak ja otwieram, to byś mógł coś powiedzieć dla widza, tak? Dobra, sprzęt do 10 koła wraz z laptopem właśnie przyszedł. Tutaj jest sprzęt, laptop tu jest z boku. Zacznijmy od tutaj wielkiej tej paczki, nie? Zaczniemy sobie od najtańszego przedmiotu, czyli od fenomenalnej myszki, której nazwy nie znam. O, MS1018. Chwytliwa nazwa. Wygląda ona tak, jak widzicie, ale nie oceniamy książki po okładce, to nie jest istotne. Ważne jest to, że ona się świeci. Jak każdy gracz wie, jak coś się świeci, to jest dobre, tak? Nie. No i naszym oczom pokazuje się piękny predator. To mi się ładnie zapakowane, fajne to eleganckie logo, tak się świeci. No i teraz klasyczny strach w oczach z mojej strony, żeby tego nie upuścić. To jest jeszcze jedno pudełko, jak to jest zabezpieczone potężnie. No i naszym oczom ukazuje się laptop piękny gamingowy z potężnym chłodzeniem, ale przede wszystkim to co najważniejsze, to karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080 Ti w środku. No i oczywiście procesor gamingowy Intel Core i9-12900, więc jest to prawdziwa bestia. Patrzcie. Na paczce jest napisane, już jestem. Niezły Hollywood. 16 GB RAMu, 1 TB dysk SSD i matryca o odświeżaniu 240 Hz. Przecież to jest złoto. I po pierwszych testach na tym laptopie powiem wam, że Fortnite śmiga na ponad 200 klatkach. O! Jest sprzęt! I ważna jest cena, ponieważ ta myszeczka kosztowała mnie około 20 zł. Jest G. A co lepsze, przyciski działają. Ale nie samym laptopem człowiek żyje. I choć klawiaturka w laptopie oczywiście jest, to ja postanowiłem wybrać sobie jeszcze klawiaturę od SteelSeriesa, Apex Pro Mini, wireless oczywiście. No żeby jeszcze większą przewagę nad chłopakami zyskać, tak? Switch oczywiście, mechaniczne OmniPointy, turbo szybkie do konfigurowania, zarąbista klawiatura, chociaż swoje niestety kosztuje. Dobra, więc zacznijmy od podkładki. Jest podkładka SteelSeries QCK Heavy. Jest to potężna podkładka, więc tutaj mam wrażenie, że będzie przewaga kosztowała na 160 zł. Następną rzeczą, która jest mega hollywoodzka, są słuchawki od Razera. O takie, o. Muszę je założyć, czekajcie, muszę je założyć. Muszę, po prostu muszę. Patrzcie to, ty, jaki Hollywood. Ja cię kręcę. I takie słuchawki będę miał, nie? Ale dobrze wygłuszają, no. Pniemy się w górę. To the moon. Moi drodzy, kolejny itemek na mojej liście. Droższy od poprzedniej rzeczy. Słuchawki. HPI 1528MV. Jeżeli chodzi o słuchawki, słuchajcie, postanowiłem wybrać coś, czego jeszcze na swoich uszach nie miałem, a bardzo dużo osób mi polecało, mianowicie Beyer Dynamiki DT990. No i to też słuchawki, które do najtańszych nie należą, ale powiem wam jedno, to są chyba jedne z najwygodniejszych słuchawek, jakie miałem na uszach. Druga bardzo zwariowana rzecz to jest klawiatura z, kurde, podkładką, która wygląda jak chmura, nie? To jest jakiś Hollywood i to jest dosłownie Hollywood. Odpakowujemy. Cyk, pyk, tutaj przemówił do mnie ich kolor, są czerwone, a jak wiecie, jak coś jest czerwone, to jest szybkie, proste, oczywiście, że tak. I kosztowały, to jest ważne, skup się, 20-30 zł, coś koło tego, nie? Ogólnie to wiecie, ja tutaj nie mam wysokich wymagań, fajnie, żeby jakikolwiek dźwięk grał. O, wygodne są strasznie. Strasznie. Teścik mikrofonu, halo, halo, drogi widzu, słyszysz mnie, halo? I chociaż na pierwsze założenie na głowę wydają się być ciutkie małe, to one są turbo lekkie i zarąbiście wszystko tutaj leży. Jeden mankamencik mają po pierwszych testach, przydałby się do nich jakiś wzmacniacz, mam wrażenie, bo trochę są ciche. Dobra, mamy tu klawiaturę, jak ona pięknie wygląda, ty, co jest? Ale dobrze brzmi, słyszycie to? Koszt tej klawiatury to jest 859 zł. No powiem tak, oni są bez szans, ja tu tak bigbrainowo wszystko rozegrałem. To jest wszystko idealnie dopasowane, nie? Dobra, a ostatnią rzeczą jest myszka Logitech G Pro Super Light. Ty podarte! Ty to widzisz, chłopcze? Widzisz to? Tu? Dziurę? Potargali skórę naturalną słuchawek, pyknęli. No i ostatni element mojego zestawu, czyli Logitech G502. Myszka, która do najtańszych nie należy, ale specjalnie wybrałem wersję przewodową, żeby troszeczkę zaoszczędzić. Dobra, i mamy tutaj bestię, czyli laptopa za ponad 7000 zł. Dobra, więc trzeba go odpakować, sobie to taki hollywoodzki sposób, montażysta zupy tak hollywoodzko, dobra, patrz, ja podrzucę. O kurde. Siup, ty, normalnie jest laptop i nie wiem jak to przejście wyszło, bo nigdy w życiu takie czegoś nie robiłem. Ale chciałem zrobić Hollywood i jest Hollywood, tak? No. Nie przejmujemy się,
liczę na to, że wyzwanie do mojego setupu będzie prostsze i wierzę w to. Dla mnie liczą się FPS-y. Ale zanim jeszcze, to najpierw podkładeczka. No i sama myszeczka prezentuje się w ten oto sposób. Odbiega od takich regularnych, klasycznie wybieranych przez Fortnite'owców myszek. Ale to, co mi się w tej myszce najbardziej podoba, to ona ma taki przycisk tutaj i jak się go kliknie, to ten scroll działa tak normalnie, jak wszystkie scrolle, tak? Wszystkie, o, to nawet słychać, patrzcie. I on się zatrzymuje normalnie. Mamy tutaj laptopa Acer Nitro 5. No jest to bestia, no co ja mam powiedzieć? 165 Hz wyświetlacz, 8 GB RAM-u. A co najważniejsze, karta GeForce RTX 370. Tutaj nie przeoszczędziłem na podkładeczce, uznałem, że jedna porządna rzecz musi być. Podkładka klasyczna, czarna, w takim rozmiarze, jak ja potrzebuję. Tutaj nic więcej nie dodam. No po prostu wiem, że się nie zawiodę, tak? Kosztowała dokładnie tyle, żebym mógł się zmieścić w budżecie. Ale jak kliknę znowu, to ten scroll jest endless i on cały czas jedzie i on cały czas się kręci, widzicie? Patrzcie, zarąbiste to jest. Jakbyś miał fidget spinnera w myszce normalnie. Miała 45 minuta nagrania, a to się nadal kręci. Jesteście inteligentni, tak? Tak, więc pewnie się domyślacie, że na klawiaturę mi nie starczyło, ale klawiaturę mam tutaj. Robimy akcję, w skrócie tniemy wszystko i wszędzie. Dum, 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 dum. Laptop Acer Nitro 5. Czyli moi drodzy, to oto cudeńko. I teraz uwaga, stary skup się, mam tutaj RTX-a 3050. Proszę bardzo, procesorek Intela, Intel Core i5, 144 Hz w ekranie. Tak, 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 ja wiem, chłopaki mają jakieś dziewiątki, siódemki. Spokojnie, spokojnie, jest to, zapłaciłem, uwaga, 3900 zł. Niecałe. No co, składamy całość i lecimy do challenge'u. No powiem tak, ja już go uruchamiam i bambiczki, czyli Smarty i Jacob będą po prostu klepani, nie? Dobra, więc ja sobie tu zaczynam podłączanie i lecimy po prostu z challenge'em, to nie ma, że to tamto, nie? Niesamowite są te słuchawki, nie? Więc tak prezentuje się zestaw skomponowany przeze mnie do 4000 zł. Dajcie znać od 1 do 10, jak oceniacie. Kościu, link do wszystkiego masz w opisie, wbijaj, klikaj, a my lecimy. Przechodzimy do zadań, na których wykonanie macie 3 próby. Jacob zagra na trybie solo, zaczynając bez budowania, ale co 2 fragi zyskuje budowlę. Halo, halo, słychać mnie? Dzień dobry widzowie. Jak widzicie, wszystko mam już podłączone. Mam tutaj swojego Acera Nitro, mam myszeczkę tą dziwną i oczywiście zajebiste słuchaweczki. A Smarty zagra na trybie bez budowania, na który musi zdobyć 5 mityków. Powodzenia. No, na tym sprzęcichu można pogrywać i ja mam na tym sprzęcichu zdobyć 5 mityków. Do dzisiaj nie wiedziałem, że tyle mityków jest w Fortnite w tym sezonie, więc jest wysoko, ląduję, bo tutaj mają być pierwsze 2 z nich i słyszę, że już leci 25 tysięcy osób razem ze mną. Kepcio zagra na arenie z najgorszymi itemami według prosów. Mogę używać tylko najgorszych itemów, które zostały wybrane przez proplayerów i są to Combat, Sheet Bubble, Katana, Havok ER, Combat i... Dobra! Tutaj, ląduję, otwieram, biorę katankę. Chill, chill, chill. Stópki, 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 ziomek na górze chyba. Podchodzimy, nie ma go, ale był. Nie mogę budować, nie mogę budować, widzę chłopa. Ja pierdzielę. Dostał, wjeżdżam w niego. Stój, dead. Jest G. Teraz pytanie brzmi, gdzie jest drugi? Dobra, pistol. To będzie huge, pistol będzie huge. Dobra, dawaj to jeszcze, okej. Okay. Kurde, jakaś pompka jakby się znalazła. One chyba na samym dole są. O, pompa. Daj pompę. Dobrze, mam pompę. Dobra, jesteś low i mam cię, mam mityki. To jest 10 tysięcy osób. A, serio. Big Boss leczy się, ja pierdzie, co za Hollywood na tym miejscówce, ja to nagrywam. Nie! Czemu naprawdę, bro. Ucieka, rybą, na moście, Kepcio, wychyl. Nie trafiłem, schodzę do niego, nie mogę budować, bezpiecznie. Dobra, zarąbiście, nie zdążył ich wykorzystać. Bierzemy pompkę, słuchajcie, i spadamy stąd jak najszybciej, jeszcze się uleczę, tylko szybko. Mógł zejść na dół, szedł na dół. Tak, dostał, śpi. Dobra, jedną miejscówkę mamy już z głowy. Tym widzę, że możemy się poruszać. To ma jakoś pasek wytrzymałości w ogóle, ty. O cieluju, jak to działa? Do budki, escape, ustawienia, bindy, schody. Tyk, zastosuj. Coś jedzie. Nie. Tu jeszcze biją się. Ktoś na to, że jest obity. Śpi. Dawaj, był jeszcze jeden. Dawaj, do góry możesz budować, Kubuś. Dobra, i my teraz musimy zasuwać jak najszybciej na Mega City, żeby otworzyć sejfik i tam powinny być kolejne mityki. Nie strzelaj do mnie! O, rifcik! Dawaj!
Idealnie. O w dupę. Ob ma snajpę, nie? Robimy widzowie tak zwany bejcik. O w dupę. Bejcik nie wyszedł, bejcik nie wyszedł, bejcik nie wyszedł. Kradniemy lód i spierdzielamy. Jak? Najdalej, nie chcę tak ginąć, no proszę. No a potem co? Już tylko zostaje nam wyspa latająca, która się respi w randomowym miejscu. Zajmujemy wyspę, tak? I legendziutko wygrywamy grę z nowym mitykiem. Tam nie dojeżdża. O, w dupę. Super. Stój. Just stój. Biegnij, stary. Biegnij, stary, masz zero. Ale biegnij. Kurde, katanka też się powinna liczyć do mityków. Czy ktoś tu w ogóle wylądował? Halo, tu tak pusto, cicho jakoś. Wyjdę. Raz, dwa, nie, 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 proszę, nie, nie. 30 HP, jestem dead. Oho, pojawił się bossik. Ej, mordo. Zostaw mi bossa. O cholera, ten boss się na mnie skupił. On do mnie strzela. Przestań! Nie, jakieś łódki. Zostaw mnie. Nie, 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 nie. Biorę gazik. Uciekam i się leczę, uciekam i się leczę. Ja tu mam gdzieś typa napoconego jakiegoś. Ja tylko chciałem kartę do sejfu. Dobra, boss dostał strzała. Boss down. O cholera, coś mi ciapniało. I to mocno. Przestań. I raz, i dwa. Daj żyć. 100 HP. On jest za mną, no mega. Dobra, mamy po guardach i po bossach. O ty! Chujo! Nie. Nie wierzę. Co to jest za kamberiada tutaj dzisiaj? Powali mnie coś, dobra, próba numer jeden. Nie pykło, ale w dwójce już wszystko wiemy, już wszystko działamy i już wychodzi na 100%. Jest po mnie. Górka, przód. No zostaw mnie! Nie chce mi się, nie chce mi się, nie chce mi się. Jeszcze raz. Lądujemy. Okienko. O w dupę. Udało się. Dawaj mityki, ja tam spierdzielam. Spierdzielam tam od razu. Jest nieźle. Teraz ja się muszę gdzieś zatrzymać, żeby wybrać miejscówkę na Mega City, się trochę uleczyć. O! Jest ARK-a! I ona była właśnie jako najgorsza, ty. Zaraz się przekonamy, dlaczego jako najgorsza. Gdzie jest ten typ? Pode mną wylądował. Gdzie jesteś, Mendo? On jest tu. Wjeżdżam tu. A nie mogę tam wjechać. Ja pierdziel, nie da się tu wjechać. Wychodzi na mnie. Leży! Zabiję go. Dobra, jakie to było żałosne. To jest niesamowite. Spociłem się od tego pojedynku. Dobra, lecimy. Ty chłop leci. Dostał, dostał. Kolejny. Lama tu jest, ale ja nawet nie mam z czego jej dziabnąć. Zresztą po co mi lama na nubildzie? W ogóle chciałem widzę powiedzieć, że te moje słuchawki, które mam, to nie wiem, czy ja mam głowę krzywą, czy po prostu one są krzywe, ale mam wrażenie, że jedno uszko jest, nie wiem, bardziej po lewo niż po prawo, ty. Chodź tu, Ziutku. Ziutek, 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 leży, Ziutek. I kolejny typo. Nie, nie mam amunicji, o kurna, o kurna. I ucieka, nie uciekaj, zabrali mi go. Ten ziomek, śpi, xd. Dobra, on się skupił na lamie. Dobra, zginął, ledwo, ledwo. W ogóle mega dobrze chodzi ten laptop, nie? 140 FPS-ów z nagrywaniem i jestem jeszcze na mocy miejscówce. Jest kombat! Ja pierdziel, jakie mam oko, sokole. Pan Banty i dojeżdżamy. Halo, halo, glucio. Glucik się bije. Czekaj, 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 glucik. O, w dupę, ty glucik, to lata. Dobra, niech ta lama z siebie wszystko wypruje, ja bym chciał tego rifta szybko. O, dokładnie tak, big brain, big brain, big brain. I lecimy od razu na Mega City. Nie jestem celem jeszcze, no nie wierzę, no dajcie chociaż trochę pożyć w tym Fortnite'cie. Gdzie jest ten typ? O, jest tu. Zara ma. Jedy HP ma, chłop, leży. Stój, glucik. Glucik na mnie. Ja pierdzielę, on ma snajpę. Nie mogę budować. No pewnie, chłopce, buduje wszystko. Ale tracking. Weszło, weszło, weszło. A to nie on, to jakiś szymi, ty. Dobra, tu jest jakaś katanka dla mnie. Biorę, 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 biorę. Ty, boss chyba już zlikwidowany. Ty, co jest? Ty, chłop lata. On się bije tam. Szybko wjeżdżam. O, jest na mnie. Spadł na dół, ty, on się boi mnie. Do 127, ty, co on robi, wariat? Ale go porobiłem. On mnie zaraz porobi. Ja mu wydajcie, wytasie, dobra, wjeżdżam na boksa, a nie. Aaaa! Dobra, zabiję go, myślałem, że nie mam naładowanej broni, ja pierdzielę. Mogę budować, mam rampę, okej. Okay. Glucik, mnie dojeżdża, no, zestram się. Chilluj, chilluj, mamy to. Jest dobrze, gościu, trzy fragi, lecę. Co ja gadam, bo dopiero się zrespił. To jest cały czas strzelanina. Dobra, mordo, gin proszę. O kurde, ledwo, ledwo przeżyłem. Nie mam HP. No jest delikatny przypał. Aha, on jest na dachu, no nie wierzę. O, jest na mnie.
Elo! Leżeć! Leżeć! Nie, kolejny do mnie strzela, nie wytrzymam. Zostaw mnie! Zaraz go zabiję. Mordeczko, co ty robisz? Gdzie ty jesteś tam? Wychyl. Just wychyl. Leżysz! Leżysz i kwiczysz, mordo! Nie, tu jest ktoś jeszcze. Leżysz kolejny! Holy shit! Demon time'u Smartiego! Dałem 5 fragów, 26 osób żyje, mamy na mocny ekwipunek. Mimo to, że to jest najgorsze, to jest naprawdę spoko, nie? Ja mógłbym takie na co dzień grać. Znaczy, wolałbym nie grać, ale jakbym musiał, to bym mógł, tak? No. Co ty robisz, jak on mnie irytuje? On mi po prostu pluje w twarz. Pluje mi w twarz cały czas. A może z boku? Ty, on u góry jest. Ależ perfekcyjny strzał! Dobra, jest karta do bossa, jest karta do bossa. I mamy też kolejnego mityka. Zarąbiście, zarąbiście, zarąbiście. Dawaj do sejfu. O, balti na rybę. Gdzie jest ta ryba? Dobra, dojeżdżam ją. Lecę po ciebie, rybcio. Ty, to nie ryba! To jest jakiś burger! To ja pierdzie, dobra, on jest jakiś bambiszek jednak, uf. Co miał mityczne... O, legendarny kombat! Ja myślałem, że to była ta pompa, jak ona się nazywa. Byłem przekonany, że to jest charge. A ja w czaczku, bo po co mi sobie w ogóle, wiecie, tutaj się przemęczać? Tak, można sobie posiedzieć, pochillować. FPS-ki się zgadzają. I przysięgam, nikogo nie widzę. Co jest grane, stary? To jakiś World Cup był rozgrywany, a ja nikogo nie mogę znaleźć. Wyspa. Tutaj gdzieś apteczkę widziałem, dobra, zarąbisz się. Mam nadzieję, że tu się nikt nie czai, nie? Dobra, otwieramy. Dobra, mamy czwartego mityka, słuchajcie. Czwarty mityk, let's go. Jest zarąbiście. Ty, no w sumie soczek to taki też trochę mityk, nie? Czy nie? Nie, no ja wiem, że nie. Jeszcze tu jest kolejny kombat. Co za RNG. Dobra, wygrywamy to. Wygrywamy to, widzowie. Jakiś chłop tu biegnie, dawaj. Dawaj, stój. Dostał. Ma zero, ma zero, ma zero, ma zero, ma zero. Muszę go zabić. Dojeżdżamy. Hello? Stary, o, w dupę, kolejny ziomek. Dobra. Musimy stąd lecieć jak najszybciej, żebyśmy do strefy dotrwali. Jednak się wyłożę od strefy, to jest ten bambik bez fałdolców, nie? On jest na górze, tu na górze. Ja pierdzie, żeby on mnie nie zdjął. On widział mnie chyba. Ta, gdzie on jest? To mój hagran teraz, to jest bambik! To jest bambik! Wiesz, on ci do boksa, mordo. Ale ja muszę zrobić fraga. Zabił go. No mega, mega. On leci na górę. Wyspa powstała. Ona jest 500 metrów stąd aż. Nie no, przecież ktoś już pewnie przejmuje to wszystko. Dobra, lecimy, trudno. Będziemy mieli na wykończeniu to coś. Co on robi? On jest jakiś Hollywoodem. Jestem u niego w boksie. O ku... A, co ja dostałem? Ja pierdzielę, co jest? Co jest z nim? Kurwa go! Nie, top 11. Ja pierdzielę, chłopa jednego fraga mnie niszczy. Bro. Ja też, nie boję się. On ni rampa, o w dupę. Uciekam na drugą stronę, jednak się boję. Ale musimy wlecieć na tą wyspę jak najszybciej. Dobra. Ostatni fajcik trzeba zrobić. Nie możemy dednąć, nie możemy dednąć, nie możemy dednąć. Co tu się dzieje? Kto tak kampi? O cholera. I dednęliśmy z czterema mitykami, jak on mnie zjadł w pół sekundy. Jakim cudem. No to próba numer 3. Pierdolca dostaje. Dobra, dwa mityki zaliczone znowu. O, kombat szary. Może być, i ziomek mi akurat jeszcze. Chodź tu, mordo. Zero ma. Leż, dead. Mamy fraga pierwszego. Dobra, boss powalony. Chodź tu, mordo, ty moja. On jest w szoku, on jest w szoku, ma zero. Ja pierdzielę. Jestem w boksie, leż, dead! Biją się na wodzie. Jeden dead, a drugi to moje bounty. Ma kraka, white. Nie, nie, nie. Muszę. Dead. Browarki. Rampa odblokowana. Mamy mityka kolejnego, mamy mityka, mamy trzeciego mityka, jest bardzo dobrze. Tipa, zakupki, zakupki. O, tak, heavy snipereczka, tego potrzebujemy. O, PMika też możemy sobie kupić. Mega, 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 dawaj mi to. Otwieramy sejfik. Jest bardzo dobrze. Dobra, czwarty mityk z nami, zarąbisz się. I czas stąd wypierdzielać. Przysięgam, uszy mi już od tych sławek, bo mam naprawdę to tak na dupca. Ziomek pode mną. Stój, 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 stój. Błagam, zatrzymaj się, błagam, zatrzymaj się, błagam. Nie zatrzymał się. No i teraz tak naprawdę pozostało nam poczekać tylko i wyłącznie na pojawienie się latającej wyspy. I jak tylko się pojawi, to ja do niej śmigam, żeby zdobyć ostatniego mityka. 5 minutes later. No i wiemy już, gdzie jest wyspa, słuchajcie. Kawałek przed nami.
Ja wiem, że Zero Frag Challenge jak na razie. Ja wszystko wiem, nie wyzywaj. Ale chodzi o to, że ja muszę zdobyć te mityki. Szybko otwieramy, szybko bagam jakoś. Kombat ty, kombat może. No nie ma kombata. Jeszcze przysięga na tej myszce. Ja... Nie! Co ja robię? Ja chcę uciekać. Ja nie chcę dojeżdżać. Ja nic nie trafię na tej myszce. O to mi chodziło. O! Ty by się bijął tu na górze. Wjeżdżam to na pewnej. O, jest tu na górze agent. O kurna, co mi sprzedał. Co za knur. Dobra, giniesz? Co ty miałeś za mityki? Dobra, został tam jeden tylko. Jest jaka edycja. Taki pro jestem na tym lapku. Hollywood. O, ale dostał sztangę. Zero ma, on umiera. Leży w boksie, mam go, leży, let's go. Ogólnie gdybym mógł wybrać sobie setup jeszcze raz, to wybrałbym troszkę inaczej, na pewno wziąłbym lepszą myszkę, bo na tej się tak dziwnie gra, przysięgam, tak dziwnie. O uszach nie wspominam, bo napierdzielają, ale z drugiej strony na ten laptop też przynajmniej cały czas mam to 60 stabilnych klatek, gra się spoko. Ej dobra, słuchajcie, teoretycznie mam zadanie wykonane, bo mam 5 mityków. Gdyby akurat się tak nie zdarzyło, że dzisiaj Fortnite dodał te dwa nowe, to bym miał zaliczone zadanie, tak? No zaliczone czy nie? No zaliczone jak dla mnie. Ale go porobiłem, nie? W ogóle widzowie, chciałem powiedzieć, że te moje uszy, które mam, słuchawki. Ja mam wrażenie, że albo ja mam krzywą głowę, albo jedno słuchawki, jedno ucho jest krzywe, ty. No popatrzcie na mnie. Mam się w czymś boksie, stary. Ty patrz, biorę to. Mam gazik, ja tu zostanę, ja tutaj po prostu zostanę i troszkę przeczekam. Ile bije zone? Zone chyba bije 2, tak? To jest spoko, czy zone bije 5? Zone może być 5. 2, na spokojnie, zone bije 2, ja mam stary top 4, ja to robię. Kurde, widzowie, robię to. Więc ja tam teraz bezpardonowo wlatuję i próbuję zdobyć pełen komplet po prostu. Czy tu ktoś w ogóle jest? Jest, był! Nie no, słuchajcie, dobra. Nie udało mi się zdobyć ostatniego indywidualnego mityka, ale zadanie według mnie zaliczone, bo miałem zdobyć 5 mityków. I tych 5 mityków w moim ekwipunku najzwyczajniej w świecie było. Jak wygram, to będzie spoko. Jak wygram, to będzie spoko. Powiedz tam. On dojeżdża, to jest jakiś spoceniec. Ja pierdzielę, trafię. Trafiłem! Jakbym go zabił? No i powiem jedno, przyjemność grania na tym zestawie była ogromna, ale to nie dziwne, bo miałem najwięcej kasy do wydania. I jest tutaj, powierzam w niego, szybko zabiję go jeszcze przed wejściem na wyspę. Ty chłop ma jakieś lagi. O kurwa. Co on robi? Się biją. Leży! Zabrałem fraga. Dobra, szybko na wyspę, żeby nie przyjęli tego punktu. Ty, jak ktoś to będzie tą katanę, to... Znaczy tą broń, to mi się coś stanie, nie? Ja muszę to ukryć dobrze przed innymi, bo ja z tego korzystać nie mogę, bo przypominam, że mam najgorsze broń według proplayerów. Biją się. Lecę. Ty chłop przed na mnie. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Jakieś Star Warsy, stary gram. Zostaję na drzewie może, co? Bezpiecznie, no. Spoko. Just bez ruch. To się uda. Kurde, Jacobik, co ty robisz? Ale taktiksy. O kurde ty. Co za ziutek dobry. O kurde. Dobra, jednak bardzo dobry. Jednak mu dam tą broń. Mam go w boksie. Nie! Leży, dobra! Siorba miał, let's go! Chłop strzela pode mną. Ja pierdzielę, on niszczy drzewa. No debil. A ten drugi też coś robi. O nie, on chyba mnie zobaczył. Czy mi się wydaje? On o mnie wie. Uciekam. Jak najdalej. Szak. Chyba jestem dead, widzowie. O, w dupę. Oni się biją. Zabili się. Dobra, 6 osób przy życiu, licząc mnie. Wygrywamy to, widzowie. 8 fragów, jest bestia. Ja nie mam tego. Nie mam ściany. Ale... Jezu, dziękuję ci, dziękuję serdecznie, dziękuję za to, że we mnie wierzyliście. Ja pierdzę, ciężki challenge, bo tutaj te FPS-ki spoko, ale wiecie, jednak z 360 na 60 do 120 wejść. Typo, on nie widział mnie chyba, widział mnie. Nie widział. Zero ma! Umiera, leży! Melon ty! Ty błagam, kombat fioletowy jeszcze szybko i typo za mną. Zero ma! Ja pierdzę, daj mi kombata, lecę w niego. Ja pierdzę, nie! Nie, on ma zero, a ja też mam zero. Aaaa, leży, let's go. O kurde, nie, kolejny typo. Piję szybko siorba. Jest inaczej, ta myszka takie tragiczne. Ruszasz, 30 sekund później rusza. Jakby, what the fuck, słuchawki, uszy to mi zdetonowały. Gdzie jest ten typ? On ma zero. Ty, ja mam zero, nie. Ja pierdziel, prawie mnie zniszczył. On ma zero, leży. Aleksandro, ty. Leży, dobra, i siorba jeszcze. Nie, kolejny typo. I 3 osoby żyją w ogóle. Zasłonwiłam. Błagam, żeby to starczyło. Nie wiem, jak chłopakom idzie, nie? Ale mam nadzieję, że starczy i nie będę musiał oddawać na tylnika. On tu biega. Zero masz. O, ty mendo, ale ci wjeżdżam w ciebie. Nie. Top 3! Top 3, 10 fragów, okej.